Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie okręcik. Ten oto, szóstego tieru krążownik wspólnoty narodów Mysore. Jakkolwiek się to czyta. Podobno jest to nazwa miasta w Indii, ale nie widzę tutaj, żeby można było założyć banderę gdzieś indyjską. Na błyskawicy jest taka możliwość tutaj tego zmienić. Póki co na razie chyba nie można. Tak czy siak, coś na temat tej jednostki, dosłownie szybko, bo resztę będziecie widzieli w bitwie. Pancerz, moi drodzy, burtowy, od jednej wieży, od dwóch wież na dziobie do wieży rufowej, 114 mm, łatwo wyrwać cytadele. Z przodu tylko 16 mm, łatwo wyrwać cytadele. Tutaj 19 mm i na pokładzie również 19 mm, więc okręt szklany albo papierowy, jak kto woli. Żywotność 30 600, no to nie ma tragedii, jeżeli chodzi, porównując do innych szóstek. Trzy wieże, po trzy działa 152 mm. Niestety czas przeładowania tylko 10,7. Moim zdaniem powinien zostać zdecydowanie skrócony przynajmniej do 7,5 sekundy i zasięg, tak jak w stokowe Fiji, tylko 14 km. Dlaczego powiedziałem o stokowym Fiji? No bo jak sobie popatrzycie na ten okręt, no to on troszeczkę to Fiji przypomina. No jakby dalsze porównania to może już wam omówię w bitwie. Przeciętna mocno obrona przeciwlotnicza, wyceniona na 50 punktów przez Wargaming. Jeżeli chodzi o manewrowość, to tylko 31,5 węzła, więc nie jest ten okręt zbyt szybki. No i kamuflaż 9,6 km, więc jest to spoko. Z ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy dymek kroczący, którego czas trwania z flagą wynosi 103 sekundy, 103,5 sekundy, bazowo to jest bodajże 90 sekund, do tego mamy hydro, wykrywanie okrętów z 4 km, torped z 3 km, czas działania to jest 100 sekund i jeśli chodzi o regenerację HP, to mamy 28 sekund i 183 na sekundę jesteśmy w stanie odzyskać. Niemniej jednak nie liczcie na to, że odzyskacie dużo za pomocą tej regeneracji HP, jeśli dostaniecie jakąś cytadelę, bo wtedy z tej wartości cytadeli odzyskacie gdzieś około 10%. No i tutaj mamy oczywiście standardowo grupę naprawczo-ratunkową. Na temat samego okrętu powiem wam już w bitwie za momencik, na którą was bardzo serdecznie zapraszam. No właśnie, mamy rzeczoną bitewkę, moi drodzy. Wyglądało to tak. Byliśmy na siódemkach i na piątkach, więc nie był to najlepszy matchmaking z możliwych, bo można by było trafić na same szóstki lub na szóstki z piątkami. Miałem tutaj okazję troszeczkę postrzelać do przeciwnika. Wynik tejże bitwy nie będzie porywający, ponieważ tym okrętem trudno zrobić porywający wynik. Naprawdę musiałbym chyba natłuc ze 30 albo 50 bitew, aby jak trafić w końcu na takie losowanie i na takich przeciwników, żeby zrobić wynik. A tu jakby nie chodzi o to, żeby was oszukiwać i pokazywać tylko zajefajność okrętów, ale pokazywać takie, jakie one rzeczywiście są. I teraz tak, ten okręt często w starciu z pancernikami nie ma totalnie żadnych argumentów. Jeżeli się pancernik ustawi do was dziobem, no to większość pocisków rykoszytuje lub się kruszy. Czasami gdzieś tam po tym, co się znajduje na pokładzie, jesteście w stanie zadawać jakieś minimalne obrażenia za 500 czy tam za 1000. Natomiast jeżeli rzuca was na ósemki, to nie chcę używać jakichś nieodpowiednich słów, ale ta jednostka po prostu zsie. Ona na ósemkach sobie kompletnie nie radzi. Tam już się zaczynają goście, którzy mają konkretne
zasięgi radarów. Pancerniki są jeszcze dużo twardsze, więc trudniej tymi pepancami jakby robić im większe obrażenia. I powiem wam, że wszystkie bitwy, które rozgrywałem na ósemkach, a to jest jedyna, gdzie rzuciło mnie na siódemki, pozostałe grałem na ósemkach, no to były wyniki rzędu około 30 tysięcy gdzieś tam przy chowaniu się, 30 paru tysięcy gdzieś tam przy chowaniu się, przy kajtowaniu, przy uciekaniu i tak dalej. Generalnie zasięg 14 km w mojej ocenie na tym okręcie jest do zmiany, jeżeli chodzi o wargaming. Tutaj powinno być około 15,6, 15,8. Chociażby ze względu na to, że nie mamy HE-ków, no. I teraz, gdybyśmy chcieli ten okręt porównać do innych jednostek, które są w grze, no bo to jest rzecz najbardziej istotniejsza, to mimo, że na przykład Mołotow to jest tak zwany glass cannon, czyli okręt ze szkła, ale mocne działa, o ile Pert, który ma 8 dział i ma dużo lepszy kamuflaż, ma argument w postaci torped i Pert sobie radzi przez to dużo lepiej. Słuchajcie, ten okręt nie ma torped, to jest jakby kolejny minus i tym okrętem nie można podpalać, więc jakby jest zbyt mocno wykastrowaną poniekąd wersją takiego Pertha. No już do innych szóstek, bo ktoś się zapyta, czy warto kupić, czy nie warto, no to ja wam mówię, że w tej chwili, tak jak on jest, to go na pewno nie warto kupić. Jeżeli chcecie kupić inny okręt i nie jest to krążownik, to kupcie sobie na przykład T-61, jeśli jest dostępny. Jeżeli chcecie kupić pancernik, to kupcie sobie West Virginia, ewentualnie Arizonę, ale ze wskazaniem na West Virginia. Jeżeli będzie dostępny, to kupcie sobie Pertha, jeśli chcecie krążownik. Jak ktoś umie grać krążownikami, kupcie sobie Mołotowa. Pamiętajcie, że tam trzeba trzymać dystans przede wszystkim, jeśli chodzi o przeciwnika, i uważać na to, jak się ustawiamy. Na ten moment ta jednostka byłaby jakby ostatnim okrętem, który mógłbym w zasadzie rekomendować, jeżeli chodzi o okręty premium tieru szóstego. I to tak bez żadnego tutaj oszukiwania i owijania jakby bawełną. No jednostka jest słaba i przyjmuje pod każdym kątem duże obrażenia od pancerników. Tutaj akurat się stało tak, że te pancerniki nie miały za bardzo okazji do mnie postrzelać. Więc na razie byłem względnie bezpieczny. Natomiast zaręczam was, że jak grałem versus ósemki, nawet nie będę wam pokazywał nawet fragmentów tych bitew, bo ta recenzja by się zrobiła zbyt długa, ale bardzo, bardzo, słuchajcie, bardzo ciężko się tą jednostką na ósemkach grało. No tutaj trochę uratowała sytuację uratował jakby fakt, że mogłem sobie postrzelać troszeczkę do tego budionnego, gdzieś tam postrzelać troszeczkę zza wyspy, więc jakby no tu problem był taki, że tutaj nie, jak widzicie, nie mieliśmy spota, bo w momencie, gdy ja odpaliłem dym, no to Emerald postanowił się schować oczywiście za wyspą, jeszcze napisał, żebym to ja spotował, słuchajcie, gdzie to jest równie papierowy okręt, napisał, żebym ja spotował tu te pancerniki. No i tak samo, jeżeli chodzi o uciekanie, no to jakby problemem jest oczywiście ta niska prędkość tego okrętu. No 31,5 węzła to generalnie, jeżeli będziecie zygzakować, gdzie okręt wówczas zwalnia, no to większość pancerników po prostu, zwłaszcza na tierze 8, będzie was w stanie dogonić, więc nawet szans na ucieczkę za bardzo nie będziecie mieli. Ja w jednej z bitew uciekałem przed Bismarckiem praktycznie przez całą mapę, przez 9 kratek, no i na końcu i tak poległem. Oczywiście, o właśnie, widzieliście tutaj
Cytadela z awarią silnika i zaręczam was, że bez względu na to, jakbym się ustawił, to ten okręt tę Cytadelę będzie łapał i ogólnie przyjmuje pod każdym kątem od pancerników dosyć duże obrażenia, nawet jeśli nie wyłapie Cytadeli. Zobaczcie, straciłem 10800. Jak niewiele jestem w stanie tą regeneracją HP tutaj odzyskać. Także wygląda to naprawdę dosyć kiepsko. Ja jeszcze tu oczywiście będę próbował postrzelać, żeby troszeczkę DMG zrobić, ale zasięg moim zdaniem powinien zostać zwiększony, a jeśli WG nie będzie się decydowało na zwiększenie zasięgu, no to reload 10,7 sekundy, słuchajcie, na 150-kach dwójka, gdzie są tylko pepance, to jest również zdecydowanie za dużo. Tu powinno być około przynajmniej 7,5 sekundy, żebyśmy mieli taki średni czas przeładowania, jak jest na innych okrętach, które dysponują działami podobnego kalibru. No, jeżeli ta jednostka zostanie zachowana w takim kształcie, jak jest, no to prawdopodobnie skończy się tak, że będziecie ją spotykali w bitwie niezwykle rzadko i też pewnie niewielu graczy się zdecyduje ją kupić. I być może w przyszłym roku każdy ją dostanie w kontenerze Mikołaja z shortlisty, tak jak to było z Makarowem, którego nikt nie chciał brać. Przy czym Makarow, wydaje mi się, jest dużo lepszym okrętem niż ten. Makarow bardziej wymaga trochę jakby więcej umiejętności. No przy czym my Makarowa tak naprawdę to generalnie już mieliśmy wcześniej, bo to był najzwyczajniej w świecie Nürnberg, więc taka premka, która nie wiem do czego jest, no w zasadzie można powiedzieć, że do szkolenia kapitanów na krążowniki rosyjskie, na przykład lekkie, no to jak najbardziej, no bo to jest okręt premium, więc ten bonusik tam będzie szedł troszeczkę szybciej. No tu jeszcze próbowałem troszeczkę postrzelać, żeby zrobić trochę DMG. Widzicie, że tu już na granicy zasięgu, on jest 13,5 km ode mnie i to jest już jakby granica zasięgu. Tu jeszcze będę próbował ostrzelać troszeczkę Gneisena, za 20 kilka sekund skończy się dymek. No i zobaczcie, jakie ja mierne obrażenia robię, jak ten Gneisenau do mnie skontował. No to jest po prostu za zero, rykoszet, pokruszenie. Gdzieś tam jak pociski spadną tam na, powiedzmy, kominy, na artylerię dodatkową, jakieś inne rzeczy, które się znajdują na pokładzie, no to wówczas owszem, jesteśmy w stanie jak najbardziej minimalnie większe obrażenia zadać. Natomiast to w większości przypadków, jeżeli wam pancernik skontuje, to będziecie strzelali za 0, za 500, za 1000. I przy przeładowaniu prawie 11-sekundowym myślę, że to nie są pożądane wartości, więc moi drodzy, nie polecam tego okrętu. Nie wiem za co, jeszcze nie wiem w momencie, gdy nagrywam ten materiał, czy on będzie do kupienia w sklepie premium, czy on będzie jakby do zrobienia. Może jak będę dogrywał podsumowanie bitwy, to będę mógł wam to powiedzieć. W każdym razie ja tego okrętu w takim kształcie, w jakim on jest w tej chwili, nie polecam. Za mały zasięg i zbyt wolne przeładowanie artylerii głównej. Widzicie teraz za 1900, bo gdzieś tam trafiliśmy w śródokręcie. Ta bitewka za chwilę dobiegnie końca i będziemy mogli przejść do jej podsumowania. No dobra, mamy podsumowanie bitwy, więc zacznijmy od tego. Okręt ma być dostępny, od tego co mówiłem na końcu bitwy. Okręt ma być dostępny w sklepie premium za 5800 dublonów. Mnie udało się w tej bitwie zrobić, jak widzicie, 66 tysięcy obrażeń i to jest taki wynik, jak na ten okręt, powiem szczerze, całkiem spoko. Czy można by było zrobić więcej niż 100? Oczywiście, tylko musielibyście poczekać na taką bitwę, w której wam się to uda zrobić.
żeby trochę pomógł skill teamu, żebyście wy się znaleźli w odpowiednich miejscach, żebyście mogli po prostu za darmo postrzelać, bo tym okrętem w zasadzie pojedynki najlepiej wychodzą, jeżeli możecie postrzelać za darmo, a nie gracie z kimś burta w burtę. Tutaj było tylko 1281 expa, no ale ta bitwa nie była zbyt długa. Przeciwnik tu gdzieś też tam się troszeczkę pogubił. Jeszcze rzućcie okiem na obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Widzicie, Gneisenau i Nagato straciły po nieco ponad 20 tysięcy punktów HP. Tych trafień było 200, więc no generalnie jeżeli one były ustawione dziobem, to widzieliście, że nie przyjmowały za bardzo ode mnie obrażeń. Okrętem udało się zarobić 249 tysięcy. No to jest, powiedzmy sobie, netto, to jest, powiedzmy sobie, taki sobie ten zarobek. No ja powiem szczerze wam, że gdybym miał kupić ten okręt, to wolałbym zainwestować w jakąś inną, znacznie ciekawszą jednostkę. Chociażby Perta, czy jeżeli chodzi o krążowniki, to tak jak powiedziałem, nawet Mołotowa. Natomiast jeżeli chodzi o inne jednostki, no to T-61 i West Virginia, o ile będą dostępne w sklepie. Jeszcze jeden komunikat. Ten okręt będzie prawdopodobnie do wygrania na jednym ze streamów. Będzie rozlosowany wśród widzów, którzy zaglądają na streamy i spędzili na nich odpowiednią ilość czasu. Ja się w tym materiale żegnam. Do usłyszenia.